akcja. Witam w trzecim odcinku, jak zacząć się wspinać. Tym razem będzie aktywnie! Zapewne zapytacie, jak zacząć, tak? Można zacząć w skałach od razu lub na sztucznej ścianie wspinaczkowej. I to jest trochę lepsze rozwiązanie, bo możecie to zrobić również zimą, kiedy na zewnątrz mamy śnieg, jest zimno. Tu mamy ciepło, przyjazną, bezpieczną, w miarę ścianę wspinaczkową. I warto pierwsze kroki zrobić pod nadzorem kogoś, kto się na tym zna, na przykład instruktora, trenera, bo zapowiadam wam naprawdę niezłą jazdę. Nie będzie łatwo, dostaniecie w tyłek i stanie się to waszym stylem życia. Podstawowe narzędzie wspinacza. Ręka, przedramię i ramię. Skoncentrujmy się na razie na ręce, czyli jak chwytać. Możemy spróbować złapać chwyt na różne sposoby. Może to być chwyt bezpieczniejszy, czyli chwyt wyciągnięty. Może to być chwyt na małej krawątce. Jeżeli zmieścimy wszystkie palce, również może to być chwyt wyciągnięty, czyli bezpieczny dla naszego układu. Lub jeżeli to jest bardzo mały chwyt, może to być chwyt typu łuczek, czego będziemy starali się nie używać, a szczególnie nie używać w nadmiarze. Zaraz go zademonstruję. Patrzymy sobie na małą krawątkę i na małej krawątce próbujemy złapać nie chwytem wyciągniętym, ale zapiąć tak zwany łuczek, czyli złapać niewielką krawątkę, podnieść pozostałe paliczki, być może dołożyć kciuk, by łatwiej złapać i stworzyć taki rodzaj łuczka. Jeżeli odegniemy łokieć do tyłu, mamy większą siłę, jeżeli ten sam łokieć zostanie przy ścianie, mamy mniejszą siłę chwytu. Jest on o tyle niebezpieczny, że może spowodować uszkodzenie. To ścięgno próbuje nam się tutaj połączyć z paliczkiem pierwszym i wtedy musimy odwiedzić pana lekarza. Te rodzaje chwytu możemy wykorzystać do naszego poruszania się w górę, chociaż nie zawsze będziemy używali chwytu, który działa do dołu. Czasami będzie to tak zwany odciąg, czyli będziemy próbowali ciągnąć do siebie. Jeżeli do tego dokontrujemy nogę, to być może będziemy mogli poruszyć się do góry. Złotą zasadą poruszania się na ścianie jest tak zwana zasada trzech punktów podparcia. W danym momencie ruchu odrywamy tylko jedną kończynę. Mam dwie nogi, dwie ręce na ścianie. Odrywam jedną rękę. Kładę na chwycie. Obciążam go. Szukam, przesuwam środek ciężkości ciała, tak bym mógł oderwać jedną nogę. Powoli odrywam jedną nogę, proszę bardzo. Dwie ręce są na ścianie i druga noga też. Obciążam stopień. Odrywam rączkę, przemieszczam się, dwie ręce trzymają, odrywam jedną nogę, stawiam ją, odrywam jedną rękę, następnie odrywam jedną nogę i tak dalej, aż do momentu, kiedy spadam. Jednakże, aby nie było łatwo każdemu, zaprezentuję teraz tajną technikę naszego mistrza. Słynny dead point. Wszyscy powtarzamy. Dead point. Ani nie leciałem, ani nie stałem, ale na pewno złapałem. Staramy się, by każde wspinanie było najbezpieczniejsze. Bezpieczeństwo to podstawa, nawet na sztucznym obiekcie wspinaczkowym. Jakie błędy możemy popełnić, za chwilę wam zademonstrujemy. Spójrzcie na to.
będzie dobrze. Bouldering, jak widzicie, jest dosyć bezpieczną formą wspinania. Wspinamy się bez liny, mamy gruby materac. Nie wychodzimy zbyt wysoko, jednakże upadek z tej wysokości może mieć tragiczne skutki dla waszego ciała. Każdy upadek może zakończyć się źle. Nawet jeżeli mamy miękki materac, możemy upaść mając skręcone kolano, możemy nie napiąć układu kostnego, wtedy coś tam może się przesunąć, możemy spaść na wyprostowany łokieć. Skutki pokażę za chwilę. Mogą być różne przyczyny naszych schorzeń wspinaczkowych. Niekoniecznie jest to związane z odmrożeniem, z piorunem, z kruszyzną skały. Na sztucznych ścianach wspinaczkowych podstawowym zagrożeniem na balderach jest zły upadek. Jak upadać? Szczególnie niebezpieczne są upadki, kiedy jesteśmy skręceni. Najczęściej następuje to albo w mocnym przewieszeniu, albo tak jak tu mamy zacięcie. Unikajmy takich sytuacji, kiedy jedna z naszych nóg jest skręcona, druga jest prosta. Ponieważ podczas upadku, uważaj, że na dół, może nastąpić coś takiego. Staw skokowy, który zostaje w miejscu, reszta ciała rotuje, skręca nam się kolano i to są najczęstsze, bardzo bolesne upadki. By przygotować się do wspinania w skałach, czy nawet na sztucznej ścianie wspinaczkowej, możemy wykonywać proste ćwiczenia w domu. Możemy sobie kupić drążek, najprostszy sportowy sklep. Możemy sobie kupić takie urządzenie jak chwytotablica. Przykręcić sobie takie urządzenie gdzieś nad futryną i spróbować ćwiczyć, ale trzeba troszeczkę wiedzieć jak. Zaczynamy od zwisów na najprostszych chwytach. Musimy pamiętać o tym, by nie wisieć na układzie kostnym, czyli na totalnie zablokowanej w łokciu ręce, tylko minimalnie tą rękę uginamy, żeby czuć, że wisimy jednak na tym układzie mięśni i ścięgien. Pokażę, o co chodzi. Różne chwyty wybieramy na razie te najprostsze i próbujemy wykonać zwis, ale w taki sposób, by nie były to takie przeproste rąk, tylko minimalnie ugięte ręce. Jak widzicie, prawie nie widać różnicy, natomiast jak nie widać różnicy, to po co przepłacać? Wisimy sobie na lekko ugiętych rączkach i próbujemy tak na początku, powiedzmy 30 sekund. Potem 30 sekund przerwy, 30 sekund wiszenia, 30 sekund przerwy, 6 takich powtórzeń. Na początku tyle wystarczy, tak? Jeżeli widzimy, że nasz organizm nie dostaje w tyłek, no to podnosimy czas wiszenia. Możemy sobie na przykład ustalić, że wisimy minutę i minutę przerwy. To jest najprostsze takie ćwiczenie. Uważam, że po 2 tygodniach już naprawdę jesteśmy mocno zaawansowanymi wisielcami na drążku. Więc zmniejszamy chwyty. Możemy zacząć sobie wisieć na bardzo wygodnych krawątkach. Uwaga, unikamy wiszenia na bardzo małych krawątkach, czyli wybieramy krawątki i robimy tą samą opcję, pamiętając o tym, że chwyt ma być otwarty, a nie łuczek. Tak? Nie łuczek, tylko chwyt otwarty. Mamy chwyt otwarty i wisimy. I znowu próbujemy zacząć od 15 sekund. Po 15 sekundach schodzimy, opuszczamy łapki i odpoczywamy. Później możemy wybierać sobie różne formy na drążku, czy na chwytotablicy. Możemy wisieć na przykład 2 palce i oblak. Zauważcie, że nie wisimy na tym samym poziomie, tylko mamy jeden chwyt wyżej, drugi mamy niżej. Więc jedna ręka będzie ugięta, druga będzie wyprostowana. I próbujemy znowu wisieć sobie trochę dłużej. Czyli 15 sekund, dla bardziej zaawansowanych może to być trochę dłużej.
To samo symetrycznie możemy wykonać dla drugiej ręki. I tak dalej, i tak dalej. Na kolejnym poziomie zaawansowania możemy wisieć już nie na prostych rękach, tylko na ugiętych. I próbujemy wisieć pod kątem 90 stopni, zgodnie z tymi wszystkimi zasadami. Po 15 sekundach schodzimy, odpoczywamy i znowu. Później możemy dojść do podciągania na drążku. Do perfekcji dochodzimy wtedy, kiedy możemy to zrobić znowu na niesymetrycznych chwytach. Mam nadzieję, że dzisiejsze porady były naprawdę dobre. Przydadzą Wam się niebawem w skałach, a na razie pa!